Hej, witajcie drodzy widzowie. Wybaczcie, zagram o dwóch częściach ten film, bo się wyłączyło mi nagrywanie. I teraz kontynuujemy sobie drugą połowę i drugą część, tak jakby, tego meczu. Zarobić wywiad pobyczowy w tym. To będzie druga część i wywiad pobeczowy później tutaj do dobry. To żadna okazja nie jest stuprocentowa. Na 11 metr z rogu. Zdecydowanie, ale czysto. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Mamy uderzenie. Ależ Courtois wybronił tę sytuację. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Hiszpańskiej piłki na naszej antenie. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Obronił, ale piłka w grze. Bramka, proszę Państwa! Nie był to pokaz najwyższych umiejętności bramkarza. Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę. Jestem pewien, że trener też ją do tego meczu obejdzie. Bramkarz nie zachował się tutaj dobrze. Wypluł piłkę wprost pod nogi rywala. Na tym poziomie to się nie mogło skończyć. Dwa do zera. Gramy dalej. Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki. Niestety, niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego... To musi być gol! I jest! Tym samym... Benzemę zmienimy, wchodzi lewy. Lewy wchodzi, Casemiro wchodzi za Krossa. Pyk. Rodrigo... I zostawmy tak jak teraz może. Nie, może jeszcze Modricia. Modricia jeszcze zmienimy może. Albo Kamavingę. Tak. Alkus wchodzisz. Są trzech goli. Po prostu muszą powiedzieć. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękna. I ręce same się składają do oklasków. A głowa od razu podpowiada, że choć stroną futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Ruben Wezo. I akcja zastopowana. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Dalej jest ciekawie. Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił w bardzo trudnym położeniu i jeszcze złapał piłkę. Naprawdę wspaniałe zachowanie. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Piłkę przechwytuje teraz Luka Modric. Korzystając z okazji, chciałbym teraz Państwa zaprosić na naszą kolejną transmisję, czyli kolejne emocje związane z najpiękniejszym... Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźnie. Jest! Kolejna bramka! Powiększają przewagę do 4 goli! Zobaczmy powtórkę. Piękne, prostopadłe podanie na granicy spalonego. Ale Lewandowski spojrzał, jak jest ustawiony bramkarz i strzelił przy krótkim słupku, praktycznie nie do obrony. Udało się. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. A teraz będzie dobra okazja. Jest! Znowu gol!
Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają kolejne gole. Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć. Nawet nie dotknął. Dobry strzał, ale można było gorzej. Powiększają przewagę. 5-0. Robert Lewandowski rusza do przodu. Obrońcy muszą uważać. I okno, panie! Jest niemożliwy! Prawda już trzeci raz! Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka! Okno lewym, pryk! Kurka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. A Robert spakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach niezwykłym się mówi. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. A więc pogrom 6-0. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Jest za linią obrony, uwaga! Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Ależ to zblokował. Odbija piłka, nie ma bramki. Rozegrajmy to inaczej. Wezwij drugiego zawodnika. Teraz krótkie rozegranie. I strzela! Musiał się bramka zdrowo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony. To najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza, dla bramki. Okazja do strzału! No i zmarnowana, świetna szansa na gola! Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda, to powinna być bramka. Twarde wejście, ale skuteczne. Ale może teraz będzie szansa! Akcja wciąż trwa! Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce! Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. I z piłką Rüdiger. Spotkanie dobiega końca. Dziękuję za uwagę. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanał z dzwoneczkiem łapek w górę, bo to chodzi o tym wspomnieć. Przepraszam was bardzo, ale nie zapomnijcie zostawić właśnie subskrypcji na kanale, dzwoneczkiem w górę, komentarzy. Do usłyszenia niebawem. Jutro zajmiemy się czym innym, a dzisiaj wam bardzo dziękuję. Słyszymy się w jutrzejszym materiale, w czym innym, a dzisiaj zaraz wywiad pobeczowy jeszcze odbędziemy i będzie spokój, odbędziemy wywiad pomeczowy. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. Co powie o takim występie, jaki dał dziś Lewandowski? Ależ nie mający to wzór do naśladowania, rzadko kiedy widuje tak te ambicje zdecydowania. Wiecie, będziemy wygrywać cały sezon. Teraz będziemy pazerni. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Gracias por la respuesta.